Sławier, jesteśmy na konferencji, gdzie gwiazdą jest twój tata, więc zapytam oczywiście o niego, jak wyglądają wasze relacje? Relacje z moim tatą są bardzo na plus. Teraz pracujemy razem, więc dużo rzeczy faktycznie gdzieś tam się od niego uczę. No i cieszę się, że widujemy się prawie codziennie. Widujemy się od poniedziałku do piątku. No i faktycznie nasze relacje też się dzięki temu trochę poprawiają. Wiadomo, że czasami tata tupnie nogą, ale nie, jest bardzo w porządku. Pracujecie razem, więc wytłumaczmy naszym widzom, na czym ta wasza współpraca polega. Jestem asystentem jego menadżerki na ten moment i generalnie zajmuję się tym, żeby tacie niczego nigdy nie zabrakło. Jeżeli potrzeba z kimś pogadać, to też staram się wyręczać i też odciążam właśnie tę menadżerkę. Teraz na przykład szukamy też różnych sal pod koncerty i tak dalej i to jest gdzieś moja robota. Jak ty się czujesz w takiej roli? Bardzo ciekawe doświadczenie. Wcześniej pracowałem w gastronomii, też spełniam się gdzieś tam artystycznie, muzycznie, więc tak, ale faktycznie tak życiowo mi to też bardzo pomaga. Nawet jak rozmawiać z ludźmi, czy na co zwracać uwagę, faktycznie nawet jak zadbać o artystę, no to też wiem, jak to zrobić, żeby niczym się nie przejmował. Ja wiem, że ty jesteś też muzykiem, bo słuchałam nawet twojego utworu i tak się zastanawiam właśnie, jakie masz plany na przyszłość, czy faktycznie będziesz kontynuował ten kierunek? Na pewno tak. Bardzo dużo mi to pomogło i psychicznie i tak dalej. I tak gdzieś właśnie to też samo spełnienie. Na ten moment staram się dać ludziom takie bezpieczne miejsce, gdzie będzie miejsce w ogóle na dialog o uczuciach, bo mi się wydaje, że dzisiaj w polskiej muzyce tego trochę brakuje. Przynajmniej gdzieś o tematach może bardziej smutnych niż takie miłosne i tak dalej. Bardziej faktycznie gdzieś tak. Nie wiem, może się artyści tego boją, ale generalnie w Polsce jest tak, że jeżeli ktoś się czuje smutny, to jest odpychany na bok. A ja chcę pokazać, że czuć się źle to jest coś normalnego i nie ma w tym nic złego. Twoja muzyka różni się od muzyki twojego taty. Czy udzielacie sobie zatem wzajemnie rad, czy gdzieś tam to są tak dwa różne nurty, że... Niby dwa zupełnie różne nurty, natomiast teraz robimy razem piosenkę. Robimy cover Falco Out of the Dark i troszkę go unowocześniamy właśnie od dzisiejsze gdzieś tam brzmienia. Ty i rapował, rozumiem. Tak jest. Tata śpiewał. Dokładnie tak. Jesteśmy gdzieś tam już po pierwszych nagraniach i jesteśmy bardzo podekscytowani. Naprawdę uważamy, że to będzie bardzo dobry kawałek. I też puszczałem właśnie i mojej dziewczynie, i siostrze, i mamie, i będzie smaczniutko. A kto jest takim twoim autorytetem, jeśli chodzi o rap? Ja też słucham rapu i jestem po prostu tego bardzo ciekawa. Moim autorytetem jest nieżyjący już Juice WRLD, ale i tak samo nieżyjący XXXTentacion. Natomiast gdzieś tych inspiracji jest dużo więcej. Ja słucham, nie ograniczam się tylko do jednych artystów, ale słucham bardzo dużo muzyki, ale gdzieś tych dwóch mnie ukierunkowało w ogóle też jako człowieka i są mi bardzo bliscy. A z polskiego świadka, polski rynek muzyczny? Jeżeli chodzi o polski rynek muzyczny, bardzo lubię Quebo. Bardzo lubię Bitaminę, to akurat, znaczy Bitaminę, Vito. Tak naprawdę jest bardzo dużo artystów, którzy w ogóle polski rynek muzyczny poszedł bardzo do przodu moim zdaniem. No szczególnie rap, który teraz przejął cały rynek. No, myślę, że tak. Generalnie właśnie fajnie, że nie jest tak, że rynek jest tylko jakby zamknięty w jedne schematy. Okej, rap dominuje, ale jest każdy znajdzie coś dla siebie. Sławier, powiedz mi, czy ty w ogóle słuchasz muzyki swojego taty, bo jesteś bardzo młody. No, pozostawiam ci tutaj pole do... Czy słucham muzyki mojego taty? No teraz na pewno częściej, jak jeździmy razem na koncerty, ale mam parę piosenek, które dodaję na playlistach na Spotify'u, więc... Takie. Na przykład Ich Troje Skradzione, bardzo lubię ten numer. Jakoś ostatnio mam faskę na niego i bardzo fajnie mój tata wykonuje go na koncertach akustycznych i jest jeszcze kilka takich kawałków, ale wiadomo, że ich troje jest gdzieś mi bliskie. No nie jest to, jest mój ulubiony gatunek muzyczny, natomiast bardzo doceniam go jako artystę w ogóle. Ja pamiętam rozmowę ostatnią moją z twoim tatą na temat twój i twojej dziewczyny i on mi powiedział, że ty podchodzisz do tego związku bardzo poważnie, że ty jesteś taki w tym serio. Ja generalnie... Ty to potwierdzisz. Tak? Tak, nie, ja generalnie do jakiejkolwiek relacji z ludźmi i tak dalej podchodzę bardzo poważnie. Jeżeli chodzi o związek, to też nigdy nie szukałem nikogo na chwilę.
Akurat na mojej drodze na szczęście pojawiła się Wercia, która gdzieś mnie tam troszkę ogarnęła i jest dla mnie bardzo dużym wsparciem. Myślę o tym bardzo poważnie i przyszłościowo. Na razie nie wiadomo jak ze ślubem, ale to jest jeszcze za wcześnie, tam ludzie też mnie o to pytają. Mam nadzieję, że tych ślubów będzie mniej niż ojca, ale nie, no myślę przyszłościowo i budujemy bardzo mocne fundamenty z Wercią faktycznie. To, co jest ciekawe, to to, że Weronika jest siostrą Sebastiana Fabiańskiego. To był po prostu dla nas wszystkich szok. Czy ty poznałeś Sebastiana? Tak, poznałem Sebastiana i ja tak naprawdę jak zacząłem być z Wercią, to ja już nawet wtedy nie wiedziałem za bardzo, że Seba jest jej bratem. Jakoś w ogóle nie połączyłem faktów. Poznałem Sebę, jest bardzo dobrym człowiekiem. Jest bardzo dobrym człowiekiem, bardzo utalentowanym w ogóle artystycznie, bo i maluje, i jest aktorem, i do tego jeszcze rapuje. Tak, myślę, że mógłbym powiedzieć, że mamy całkiem dobrą relację. A ma fashion? Ma fashion też poznałem, też. Jest bardzo, bardzo fajną, ciepłą dziewczyną. Tu stawiamy kropeczkę w tym temacie i idziemy dalej. Wiemy, że twój tata będzie się żenił po raz kolejny z Polą. I tutaj moje pytanie brzmi, jak wyglądają twoje relacje z Polą? Myślę, że są całkiem dobre. Jak jest faktycznie gdzieś tam jakiś czasami problem, no to pogadamy i tak dalej. Nie spędzamy nie wiadomo jak bardzo dużo czasu razem ze sobą, bo najczęściej spędzamy wszyscy razem. Jeżeli już jako spotykamy się jako rodzina, no to faktycznie wszyscy razem, ale nie, uważam, że mamy poprawne, dobre relacje. Tu kropeczka i ostatni temacik. Ostatnio media się rozpisywały o konflikcie pomiędzy twoim tatą a twoją mamą Mandarynę, że tam się zablokowali na Instagramie i tak dalej. Jak ty się w tym wszystkim czujesz? Myślę, że są dorośli, więc wszystkie problemy, które gdzieś tam się pojawiają, rozwiązują między sobą i ten też na pewno gdzieś tam rozwiążą. Nie za bardzo się zagłębiałem, bo uznałem właśnie, że to jest sprawa między nimi i nic mi do tego. Wiadomo, gdzieś jakiś tam się problem pojawił, ale ja naprawdę tak w zasadzie nie wiem w sumie, co tam się wydarzyło. Czyli nie próbujesz na siłę godzić? Jeszcze raz? Nie próbujesz na siłę godzić? Oczywiście, że chciałbym, żeby było jak najlepiej, żeby gdzieś tam wszystkich kłótni tam unikać, ale one się gdzieś będą pojawiać, na pewno. I też wiele razy się pojawiały już wcześniej, więc myślę, że to jest normalne, ale jak u każdego innego ludzi. Media też mają to, że lubią napompować balonik bardzo i myślę, wydaje, że groźniej to wygląda w internecie niż naprawdę jest. A ty myślisz, że to faktycznie zaczęło się od krytyki singla twojej mamy? Wiesz co, nie chcę się wypowiadać, yes. Dlatego że to jest raz, że to jest sprawa między nimi, a dwa, się za bardzo w to nie zagłębiałem, więc nie chcę czegoś palnąć, co będzie jakąś głupotą. Oczywiście. To ostatnie pytanko. Jak ci się podoba singiel twojej mamy, bo zmieniła zupełnie wizerunek? No, jest bardzo nowoczesna, przeszła metamorfozę fajną. Jestem z niej bardzo dumny. Byłem z nią właśnie wtedy na klipie, który w ogóle reżyserowała właśnie moja dziewczyna, więc tak, i gdzieś właśnie to jest taki wielki rodzinny biznes. Nie, jestem z niej bardzo dumny, robi kawał dobrej roboty, bardzo ciężko pracuje, ma też kilka innych kawałków, które niedługo będzie tam, mam nadzieję, wypuszczać i ona też. Jestem bardzo ciekawy, ale ona na pewno gdzieś tam odżyła i daje jej dużo frajdy, no to ja nie mogę być bardziej szczęśliwy z tego powodu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.